To jest pierwszy przypadek kapituły nadania tego znaczenia obcokrajowcowi. Tak, to jest oczywiście pierwszy przypadek i szkoda, że akurat towarzyszyły mu takie okoliczności. Kapituła jest absolutnie organem niezależnym i taki przypadek bez względu na to, gdzie by się zdarzył, w jakim państwie, podobny, wolałbym, żeby się nie zdarzały, kapituła również zareaguje w ten sposób, że przyzna takie odznaczenie takiemu, czy to żołnierzowi, czy policjantowi, czy strażnikowi granicznemu. Generał przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości. Tym samym rozpoczął dzisiejszy uroczysty apel. Pan komendant oddał honor sztandarowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i dokonuje przeglądu pod oddziału kompanii honorowej świętokrzyskiej policji. Policjanci. Proszę dowódcę uroczystości o wydanie stosownych komend. Pododdziały, baczność! Na prawo, bacz! Witam serdecznie Madame Marielle Beltran, wdowę po bohaterze, pułkowniku Arno Beltran, na ręce której wręczymy dziś odznakę. Witam przedstawicieli ambasady francuskiej w Polsce, pierwszego radcę ambasady francuskiej, pana Mathieu Carmona oraz oficera łącznikowego do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego przy ambasadzie Francji w Polsce, inspektora Olivier Ordaz. Jest z nami również pułkownik Eric Louisy, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Żandarmerii w regionie w Hoche-Comté, przyjaciel pułkownika Beltram, którego również serdecznie witamy. Witam pierwszego zastępcę komendanta głównego policji, nadinspektora doktora Andrzeja Szymczyka. Witam dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, nadkomisarza Krzysztofa Musielaka. Witam gospodarza miejsca Opata Wąchocka, ojca Eugeniusza Augustyna. Witam kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach, księdza podpułkownika Grzegorza Kamińskiego oraz kapelanów Komend Powiatowych Policji w Busku-Zdroju, księdza Stanisława Kondraka, reprezentującego biskupa diecezji kieleckiej i w Starachowicach księdza Dariusza Kroka. Odwaga jest przymiotem, który na co dzień niewidoczny nabiera znaczenia w momentach próby. Odwaga pozwala nie być bezradnym, gdy trzeba przeciwstawić się złu, niezależnie od formy, jaką przybrał. Wiadomość o jego czynie wstrząsnęła Europą. Poruszyła nas do głębi.
W tym momencie wszyscy poczuliśmy się Francuzami. Jego już tutaj nie ma, ale jest obecny w dostojnym poczcie wielkich postaci historycznych pośród bohaterów epopei napoleońskiej i kolejnych wojen, które wstrząsnęły posadami naszego kontynentu i całego świata. Dziękuję bardzo. Merci. Honorową policyjną odznakę zasługi imienia Ponurego wręczymy wdowie po bohaterze pułkowniku Arnaud Beltram, Madame Marielle Beltram. Urodzony 18 kwietnia 1973 roku pułkownik Arnaud Beltram służył Francji przez ponad 22 lata. Ceniony zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych, odszedł w ten sam sposób, w jaki żył. Z odwagą i poświęceniem. No cóż, ja już przekazałem wszystko w swoim wystąpieniu. Przekazuję legitymację. Chwała bohaterowi! W imieniu wszystkich polskich policjantów składam pani głębokie wyrazy współczucia za tę olbrzymią tragedię. Au nom de tous les policiers, je vous rends mes honneurs à cause de la mort de votre mari. Będziemy wspominać pana pułkownika. Nous allons lieutenant colonel Beltram. Qui était guidé par sa volonté d'aider son prochain. On był jakby prowadzony chęcią pomagania innym osobom. To była jego myśl przewodnia. Il avait valeur d'exemple. Il avait valeur d'exemple déjà en tant qu'officier parmi nous. On był już przykładem idealnego oficera, który pracował dla dobra obywateli. Et son geste en fait un guide pour les générations d'officiers qui arrivent. Ten jego gest będzie jakby myślą przewodnią dla pokoleń, które nadejdą. Et qui nous suivront donc. Et nous avons déjà une promotion qui a été une promotion d'officier de gendarmerie baptisée au nom du colonel Arnaud Beltram. Już mieliśmy promocję oficerów żandarmerii francuskiej, która nosi imię podpułkownika Beltrama. Tak,